Cześć, tu Hanna, ale też i Agata Jadzima, którą już znacie. Rozmawiamy sobie dzisiaj, czyli 21 kwietnia 2022 roku. Nagramy dzisiaj dwie części. W pierwszej części będzie to small talk, czyli rozmawiamy o pogodzie, o kwiatkach, o puszystych kotkach, a w drugiej części będziemy popełniać myślozbrodnie. Więc zapraszamy do drugiej części tylko dla tych, którzy są o mocnych nerwach, bardzo silni i nie boją się tego, co powiemy w tej drugiej części. Witam Cię, Agatko. Witam Ciebie, Haniu, serdecznie. Witam też wszystkich widzów, widzki. Bardzo cieplutko ściskam i przysyłam ciepełko z Japonii. Czy w Japonii kwitną teraz sakury, czyli wiśnie japońskie? No to już jest trochę po przysłowiowych ptakach, czyli po naszych sakurach. Akurat ta za mną no jest na zdjęciu, więc sobie jeszcze kwitnie i będzie kwitła przez cały rok specjalnie dla mnie. Natomiast no już w większości japońskich sakur przekwitło niestety. Ale jeszcze gdzieś w okolicach górskich może ktoś przy odrobinie szczęścia natknie się tutaj w regionie Kanto. A jedna z moich znajomych na Facebooku właśnie wrzucała teraz zdjęcia sakury, ale to było z północy, gdzieś na północy właśnie zaczęła kwitnąć sakura i moja japońska znajoma zachwycona, że wreszcie kwitnie sakura, więc te daty kwitnienia wiśni są różne w różnych regionach. Za mną akurat jest sakura w Kamakurze z 21 roku. A co to za zdjęcie, Agapko, ty masz za sobą? To twoje zdjęcie? Tak, to jest moje własne zdjęcie niemal z ogródka, dlatego że to jest jakieś 300 metrów oddalona taka świątynia, właśnie z różnymi ciekawymi drzewami. No i tak poszłam sobie na spacer. Uchwyciłam moment i zatrzymałam go na tym zdjęciu. Czyli już od dłuższego czasu jest ciepło w Japonii, tak? W ogóle pogoda w Japonii w tym roku jest no, taka jakaś nietypowa, bo zrobiło nam się ciepło. Jakieś 2 tygodnie temu mieliśmy po 30 stopni i to był taki nagły skok temperatury, że no, czułam się jak w środku lata, tylko że to było takie polskie lato, jeszcze bez tej wilgotności tutaj typowej dla Japonii. Po czym po takich 3 dniach dostaliśmy ponad chyba 12 stopni w dół i nagle wszystkim zrobiło nam się tak zimno, no jak w zimie. Potem znowu nastąpiło parę takich gorących dni i mamy ciągle takie skoki, więc no trochę jest tak dziwnie już, poza też trzęsącą się ziemią, bo ostatnio mamy trzęsienie ziemi za trzęsieniem ziemi. Nie jest to przyjemne uczucie, gwarantuję Wam. Zwłaszcza jak w nocy wybudzacie, no i nie wiesz, czy ona się, ten dom będzie się coraz bardziej zaczynał trząść, czy on w pewnym momencie zastopuje. No ale takie są uroki mieszkania w Japonii, mieszkania tutaj w Japonii, że mamy i piękne wiśnie, i przerażające trzęsienia ziemi, a najważniejszy jest balans, żeby gdzieś tam wskoczyć w środek i nie bać się trzęsień ziemi, za to cieszyć się sakurą. Ja dopiero co wróciłam z Hiszpanii, jak wiesz, bo w nagrodę za aktywność przy plasterkach fototerapii dostałam nagrodę podróż dla 2 ludzi i pojechałam tam z moim partnerem do Hiszpanii, do Marbella. Początkowo się bardzo cieszyłam jakiś czas temu, kiedy obydwie byłyśmy wytypowane do tej nagrody. Cieszyłam się, że się tam spotkamy w Hiszpanii, ale nie przyjechałaś. Co się stało? No różne bariery tutaj. Powiedzmy, że rzeczywistość nagle dała mi się we znaki. Wkradły się jakieś takie niepożądane elementy, z którymi no jakoś nie za bardzo mogłam się uporać, ale no dobrze, może tutaj zawieszę i 3 kropki postawię.
Czyli porozmawiamy w drugiej części, bo też chcę Ciebie zapytać, czy ja mam teraz jechać do Japonii, jakie są tam wymagania, jakie są warunki, a będą to pewnie, myślę, zbrodnie, więc porozmawiamy o tym w drugiej części, jako też i o wymiksowywaniu się z medycznego Matrixa przy pomocy czegoś, co mam ostatnio przyklejone codziennie, czyli plasterków X39. I przy pomocy tych plasterków poprawiłam sobie kondycję tak, że przestały mi wypadać włosy. Bo tutaj w naszym regionie geograficznym jesteśmy posypywani, żebyśmy lepiej rośli, więc samolociki latają i sypią nam nawozy, nagłówki, żebyśmy lepiej rośli dla naszego dobra. To nasze dobro jakoś tak wyszło mi, że zaczęły mi włosy od tego wypadać. Zresztą w moim lesie są popalone liście na drzewach. Drzewa padają stojąc, ponieważ nie wytrzymują tych oprysków. Tak samo dzieje się z roślinkami u mnie w ogródku, więc wiem, że to jest na pewno dla naszego dobra. I porozmawiamy sobie o tym więcej w kolejnym programie. Ja tylko chciałam zdradzić, już uchylić rąbka tajemnicy, że to będzie o plasterkach i o tym, jak możemy zrobić, żeby czuć się młodo, wyglądać młodo, mieć zregenerowane młode organy i żeby nam włosy nie wypadały mimo tych starań z całego świata, zespołu globalistycznego. Tak więc myślę, że już powoli zakończymy na tym pierwszą część, chyba że jeszcze coś chciałaś, Agatka, dodać. Nie, ja tylko zapraszam wszystkich o mocnych nerwach. Na drugą część, tak. Więc zapraszamy Was i do zobaczenia za chwilę. Pa, pa.